proszę wszystkich Państwa o powstanie. Pianistę zapraszamy do fortepianu. Maksymilian będzie nam akompaniował hymn Rzeczypospolitej Polskiej. Ale proszę Państwa, inaczej nie mogliśmy zacząć tego dzisiejszego naszego spotkania, dzisiejszego koncertu, ale pozwolą Państwo, że poproszę jeszcze na scenę pana burmistrza Ludwika Rakowskiego. Dobry wieczór Państwu. Tak jak powiedział pan dyrektor, to już 103 lata minęły od tego symbolicznego wielkiego dnia, kiedy Polska odzyskała niepodległość po 123 latach zaborów, kiedy do Warszawy wrócił pociągiem pośpiesznym z Berlina komendant Józef Piłsudski, który tak naprawdę jest ojcem naszej niepodległości i dzięki pewnie któremu możemy dzisiaj śpiewać wspólnie hymn. Proszę Państwa, to jest radosne święto, więc powinniśmy się wspólnie radować, bo tak naprawdę to już 103 lata z przerwami tej niepodległości wspólnie bronimy, celebrujemy ją i na co dzień o nią dbamy. Ale też dzisiaj to jest wspaniałe wydarzenie tutaj u nas w dzielnicy, bo możemy połączyć tę pamięć o odzyskaniu niepodległości z wydarzeniem artystycznym. Tak naprawdę posłuchamy dzieł najwybitniejszego naszego kompozytora, który jednoznacznie kojarzy się z Polską i właściwie wtedy, kiedy słyszymy Chopina, to wiemy, że gdzieś tam nam w duszy gra właśnie Polska. Proszę Państwa, życzę dzisiaj Państwu wspaniałych wrażeń i wspólnie się radujmy. Dziękuję bardzo. Radosne święto, proszę Państwa, na radosnej. Bardzo się cieszymy, że Państwo są z nami. Dziękujemy, że zechcieli Państwo przyjąć zaproszenie na to dzisiejsze spotkanie patriotyczne, ale kiedy najlepiej słuchać Chopina, jeżeli nie w Narodowe Święto Niepodległości? Zdaję sobie sprawę z tego, że Państwo zaraz dopowiedzą mi, że właściwie Chopin jest dobry na wszystko i Chopina trzeba i powinno słuchać się zawsze i wszędzie. A być może jest to tylko taki zryw z racji konkursów chopinowskich. Porozmawiamy sobie, proszę Państwa, o tym za chwilę, bo jest z nami pan redaktor Adam Rozlach, który
jak nikt zna tematykę konkursów szopenowskich i mam nadzieję, że pewne sprawy Państwu też rozjaśni, bo podczas konkursu być może było sporo zawiłości, ale do tego za moment. Dzisiejsze nasze, proszę Państwa, spotkanie szopenowskie będzie podzielone na trzy części. Za chwilę Maksymilian Manicki, który towarzyszył nam podczas śpiewu hymnu, uczeń Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych nr 4 imienia Karola Szymanowskiego w Warszawie. Zresztą tej samej szkoły, którą kończył nasz drugi gość, nasz dzisiejszy pianista, Viet Nguyen. I to taka fantastyczna, proszę Państwa, klamra. Max ze Szkoły Muzycznej na Krasińskiego i Viet Nguyen także reprezentuje poniekąd tę szkołę, którą skończył, której jest absolwentem. A więc po krótkim recitalu Maksymiliana z panem redaktorem porozmawiamy o konkursie szopenowskim, a w trzeciej części naszego dzisiejszego koncertu zaprosimy na recital fortepianowy naszego dzisiejszego gościa. Maksymilian wykona krótki recital Chopina, tylko utworów Fryderyka Chopina. I pozwolą Państwo, że ja powiem, jakie to będą utwory. Będzie to, proszę Państwa, Nocturn E-moll, opus 72 i walc E-moll, opus pośmiertny. Maksymilian Manicki, brawa.
Maksymilian Manicki, Zespół Państwowych Szkół Muzycznych nr 4 imienia Karola Szymanowskiego w Warszawie, uczeń pani profesor Małgorzaty Gambrych. Cieszę się, że też są rodzice Maksia. Bardzo serdecznie witamy i pozdrawiamy. Tym bardziej, proszę państwa, że trzeba dodać, że wszystkie dzieciaki państwa Manickich, a mają ich czwórkę, są już, można powiedzieć, muzykujące. Wielkie brawa dla państwa i dla waszych rodziców. Panie redaktorze, zdaje się, że jeszcze usłyszymy o Maksiu nie raz, prawda? Pan redaktor Adam Rozlach, powitajmy bardzo serdecznie. Zapraszamy tutaj na nasze fotele, byśmy sobie troszeczkę o tym wszystkim porozmawiali. Kłaniamy się raz jeszcze i witamy. Panie redaktorze, wiem z dobrych źródeł, że gdyby nie pan, to bardzo wielu, przynajmniej naszych studentów Wilanowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, bo to oni mi różne rzeczy donosili, nie rozumieliby tak Chopina i tego konkursu, gdyby nie pan. Więc tym bardziej dla pana wielkie ukłony. Bardzo dziękuję za uznanie. Bardzo dziękuję za uznanie i także w imieniu ekspertów, którzy zasiadali ze mną, bo ja dzięki nim zaistniałem. Prosimy bardzo, panie redaktorze, ale właściwie zanim zaczniemy rozmawiać o konkursie i o tym, co się działo przez te październikowe dni, wieczory, a i noce właściwie, bo bywało i to, że nocami różnych rzeczy... Była druga 30 raz. No właśnie, ale panie redaktorze, który to pański konkurs? Taki od deski do deski, jak to można by porównać z książkami, to 8. A jeszcze był 9. Kto wie, czy nie najważniejszy? A skąd to się wzięło? Ponieważ moja mama jest bardzo opiekuńcza. Będzie miała za 2 tygodnie 90 lat. I nie chciała mnie puścić w 75 roku na konkurs Chopinowski do Warszawy. Mieszkałem w Katowicach. Wtedy miałem 19 lat. Tak już skończone. I bała się. W każdym razie ja bardzo przeżywałem to, ponieważ chodziłem do Liceum Muzycznego w Katowicach i jak to ten właśnie sąsiad mój z lewej strony mówił, razem siedzieliśmy. I tym sąsiadem był Christian Zimmermann. I przeżywałem to makabrycznie, bo nie to, że wiedziałem, że wygra, bo nie wiedziałem. Zwłaszcza, że się mówiło różne rzeczy, że będą Amerykanie silni i faktycznie byli. To był taki popis amerykańskiej pianistyki. A jeżeli nie był taki, jaki wyobrażaliśmy sobie, to był ten popis amerykański 5 lat wcześniej. Stąd ta amerykańska taka obawa, że znowu zawojują Warszawą i zdobędą wszystkie główne nagrody. Na szczęście tak się nie stało, albo jeszcze inaczej, na drodze im stanął Christian Zimmermann. Jego konkursowe występy śledziłem przez radio, polskie radio. Był to pierwszy program, w którym do dzisiaj jestem dziennikarzem, wtedy nie przypuszczałem. Także ta moja konkursowa, to moje konkursowe doświadczenie ma taki dobry początek, chociaż tylko przez głośniki radiowe i pamiętam, że były sprawozdania każdego dnia w radiowej jedynce, między innymi z moim profesorem Marianem Walek-Walewskim, który z Janem Weberem razem opisywali najważniejsze występy i pokazywali fragmenty występów tych występujących konkursowiczów. Też nie przypuszczałem wtedy, że za kilka lat będę dokładnie to samo robił, więc to wszystko ma swój taki bardzo szczególny podtekst i to moje trwanie z konkursem Chopinowskim jest już dość długie i jeżeli liczyć od 75 roku, to 46 lat? No tak. Można tak powiedzieć chyba. Ale czym się różniły tamte konkursy Chopinowskie? Patrząc tak z perspektywy czasu, widzi pan jakąś różnicę? No nie wiem, chociażby w poziomie przygotowania, czy tamte konkursy były lepsze, czy tego się nie da tak porównać? Ja myślę, że dałoby się porównać. One były, można powiedzieć, takie same. Było tylko więcej konkursowiczów, bo w tej chwili jest powiedzmy około 80, a wtedy było chyba około 100. Wiem, że Krystian miał chyba 118 numer, tylko nie wszyscy przyjechali. Da się porównać atmosferą, da się porównać tym, że byli
pianiści z całego świata. Natomiast co do poziomu, to i tak wygrywa ten najlepszy zazwyczaj. Tak było wtedy i tak było w tym roku. I tak bywa zazwyczaj w tych innych wydaniach konkursu. Ale mogę powiedzieć, że to, co się w tej chwili dzieje, to, co się stało w 2021 roku, to było coś, czego się nie da porównać chyba z żadnym poprzednim konkursem. Nie dość, że do konkursu stanęło ponad 500 chętnych, którzy chcieli wystąpić w Warszawie. Dopiero pierwsza eliminacja, słuchanie ich z kaset, z taśm, spowodowała pierwszą selekcję, potem była jeszcze druga w postaci eliminacji, które się odbyły we wrześniu tego roku, czy w sierpniu, we wrześniu chyba. Więc to wszystko spowodowało, że z tych ponad 500 kandydatów do konkursu zakwalifikowano bodaj 80. I byli to już pianiści, wśród których nie było ani jednego słabego pianisty, jeżeli tak mogę użyć takiego sformułowania. I wszyscy grali znakomicie. I nawet się mówiło, że kiedyś jak ktoś zagrał etiudę błyskotliwie dobrze, to było to po prostu święto. A teraz wszyscy zagrali błyskotliwie i dobrze etiudę. Nie było, bo ja wiem, może były 2-3 wykonania na te 80 prób podejść do tego. Więc można powiedzieć, że nie różniły się, nie różnią się te konkursy, a tutaj się różniły poziomem i to w sposób bardzo, bardzo namacalny, bardzo słyszalny. I sam zwycięzca konkursu przyznał, że mogła to spowodować pandemia, bo po prostu mieliśmy więcej czasu. On mówił, nawet się zwierzał w wywiadzie, że bardzo lubi być rozrywkowym młodym człowiekiem, lubi się bawić. No ale skoro nie mógł, no to siadał do instrumentu i zamiast pół dnia to cały dzień ćwiczył. I jeżeli tak to przełożymy na wszystkich innych pianistów, no to faktycznie można powiedzieć, że pandemia miała w tym momencie również i dobre strony, co przy tych tragicznych liczbach i statystykach niestety brzmi bardzo może niedobrze. No ale faktycznie tak było. Oni się sami do tego przyznawali, że dzięki pandemii znakomicie przygotowali się do tego występu i mieli rok więcej czasu na to, żeby zabłysnąć tutaj w Warszawie. Ale powiedzmy, panie redaktorze, trochę o historii konkursu, bo to początki, rok 1927 i to nie pierwszy raz, gdy konkurs jednak odbył się nie w tym cyklu pięcioletnim. No i też może dodajmy, że jednak konkurs nie zawsze odbywał się jesienią. Tak, tak, to prawda. Był w lutym, w marcu z początku. I te lata były faktycznie nieregularne, było bardzo różnie, 27, 32, 37, potem była wojna oczywiście i pierwszy konkurs organizowany był powojenny w 49 roku, tylko i wyłącznie dlatego, że mieliśmy wtedy setną rocznicę śmierci Fryderyka Chopina, a następny powinien się odbyć za 5 lat, ale czekano 6 lat i nie dlatego, żeby to było w równym znowu roku, tak jak to teraz jest, tylko dlatego, żeby remont filharmonii się skończył, więc to była ta przyczyna. A potem wszystko się działo normalnie aż do 2020 roku, kiedy to pandemia wywróciła świat do góry nogami i zmieniła ten czas, zmieniła ten układ, ale już organizatorzy zastrzegają, że będzie konkurs nie za 5 lat, tylko za 4 lata. A gdyby poczekano, tak jak teraz, 6 lat od 2015 roku, no to byśmy trafili na stulecie konkursu Chopinowskiego, bo pierwszy faktycznie był w 1927 roku i do pierwszego konkursu stanęło 28 pianistów. Także wyobraźmy sobie, jaka jest niesamowita różnica, a i tak przyjechali znakomici pianiści, i tak świetnie zagrali i spełniło się wtedy marzenie profesora Żurawlewa, także wielkiego twórcę polskiej szkoły pianistycznej, profesora Aleksandra Michałowskiego, którzy bardzo chcieli, aby Warszawa była takim miejscem, gdzie przyjeżdżają młodzi ludzie ze świata i grają Chopina. No i tak się stało. A to, że będzie ponad 500 chętnych, żeby wystąpić w konkursie, to podejrzewam, że nie mieli wtedy tej świadomości. No właśnie, ale patrząc na uczestników, na tych, którzy od samego początku byli na konkursach chopinowskich. Czy widać było taką fascynację Chopinem w Azji zawsze? Bo to jest niebywałe. Tylu Chińczyków, tylu Japończyków. Czy to się gdzieś tam tak kształtowało? No i statystycznie wcale ich tych muzyków tak dużo nie ma, tych grających.
oczywiście żartuję i troszeczkę ironizuję, ale ta miłość do Chopina, bo ja wiem, trudno powiedzieć, kiedy ona się zaczęła. W każdym razie w tych czasach nam współczesnych, zwłaszcza Japończycy, ale przecież nie tylko, bo i z Korei był zwycięzca, i z Wietnamu w 1980 roku był Dang Tai-son, i mieliśmy teraz również przedstawiciela, no w sumie Chin, prawda, no ale reprezentującego Kanadę, chińskiego pochodzenia, który wygrał konkurs, a był jeszcze Chińczyk Yun Dili, który wygrał konkurs, więc ja uważam, że to wynika przede wszystkim z pewnej tradycji, ale być może też z pewnego uszanowania tradycji. Jednak kraje Dalekiego Wschodu bardzo szanują to, co cenne i to, co najcenniejsze. Poza tym są to kraje zazwyczaj bogate, więc na przykład Japończycy organizowali kursy, studia, ściągali najlepszych profesorów, do dzisiaj zresztą ściągają, głównie z Polski, trzeba to przyznać. I oni uczyli tych pianistów. Poza tym pianiści z Dalekiego Wschodu jeździli też uczyć się na przykład w poprzednich latach do Moskwy, a jednak, co by nie powiedzieć, szkoła moskiewska była bardzo silną szkołą i wychowywała, przygotowywała do zwycięstw na wszystkich konkursach zastępy pianistów, najznakomitszych zresztą, bezdyskusyjnie. To jest jedno. A po drugie, jeżeli można na wesoło to spuentować, to chyba ładnie to ujęła pani profesor Barbara Hasse-Bukowska, nawiasem mówiąc laureatka konkursu z 1949 roku, zdobyła wtedy drugą nagrodę. Otóż ona powiedziała, że miłość Japończyków do Chopina wynika z tego, że mają po prostu cztery wielkie fabryki fortepianów. A Chińczycy z kolei organizowali występy, pamiętają państwo, to z okazji olimpiady chyba było 100 białych fortepianów, prawda? Ja już tego nie pamiętam, ale było w każdym razie, no stać ich na pewne gesty, a że jest ich wielu i że mają świetnych pedagogów, no to efekty są. Proszę zważyć, że Dang Tai-son pojechał na studia do Moskwy i z Moskwy przyjechał do Warszawy, a Yun Dili, Chińczyk, uczył się tylko w Chinach, nigdzie w żadnym innym kraju. W tym roku mieliśmy w konkursie na przykład 17-letniego Chińczyka, tego Hao Zhao, taki młodziutki chłopak, fantastyczny zupełnie. I on też jest uczniem szkoły, średniej szkoły jakiejś tam gdzieś w Chinach. I on przyjechał i zagrał fenomenalnie, moim zdaniem. Jego mazurki były, moim zdaniem, kandydujące do nagrody mazurkowej. Oczywiście, że nie znaczy to, że miał wygrać, tylko że on był tak ciekawy i tak zdolny, tak otwarty do tej muzyki. Strasznie trudno powiedzieć, wie pan, o przyczynie tego zainteresowania. Być może ma to związek z otwartością muzyki chopinowskiej. W latach 70. i 80. mówiło się wiele, że Japończycy na przykład są świetnymi kopistami, że słuchają nagrań i potem siadają do instrumentu i grają to samo, co wynika być może z ich jakichś szczególnych zdolności. Nie chcę teraz tylko do Japonii zaokrąglać, ale o Japończykach się głównie mówiło wtedy, że mają taką zdolność. No ale przy Chopinie nie da się okłamać, nie da się wyjść, zaprogramować guzikiem i gram znakomicie. Nie da się tego zrobić. No i faktycznie fakt faktem, że wygrali Chińczycy, Japończycy, Koreańczycy, a z Japonii jeszcze nikt nie wygrał. Oczywiście, że to też nic nie znaczy, ale no to jest bardzo złożony problem. W każdym razie kochają muzykę. Ja kiedyś pytałem Yuko Kawai, pianistkę, która nawiasem mówiąc mieszka w Piasecznie od wielu już lat. Ona też brała udział w konkursie, nawet może i dwukrotnie, bez powodzenia większego. I ona powiedziała, że my kochamy tę muzykę za jej otwartość, ale przede wszystkim za liryczność, że ona jest śpiewna, że ona jest piękna, że ona jest ciekawa i że my się w tym po prostu kochamy i to lubimy najbardziej. A widzi pan, redaktor, różnice w kształceniu, na przykład tam azjatyckich pianistów, a nasza polska szkoła? Ja tak dokładnie tego systemu szkolnictwa tamtejszego nie znam. To by można poprosić naszych profesorów, którzy tam jeżdżą i konfrontują to, co oni pokazują tym studentom, z tym, co zauważałem, kiedy przyjadą tam. Być może też mają wgląd w system kształcenia, który im wiele mówi niż mnie, bardziej im niż mnie. Ale podejrzewam, że
skoro oni są tak otwarci i od wielu dziesięcioleci już zapraszają tych najlepszych profesorów, zwycięzców konkursów do siebie, żeby uczyli młodych ludzi, a poza tym ci młodzi ludzie już od wielunastu lat sami wyjeżdżają w świat. Dzisiaj świat jest, stoi otworem, oczywiście przed pandemią. Każdy mógł wszędzie pojechać, nie było najmniejszej bariery, najmniejszych problemów. Także to też już w tym momencie mówienie o tym, że jest to japońska szkoła, albo wietnamska szkoła, albo chińska, albo koreańska, już też to, nie ma to sensu z racji tej globalizacji. No tak, ale jednocześnie patrząc na Polaków, którzy dość daleko przeszli w tegorocznym konkursie, mówiło się o szkole bydgoskiej, o tej wielkiej siódemce, tak przynajmniej to wyglądało. To nawet sama pani przewodnicząca jury, pani Popowa Zydroń mówiła, która uczy w tej szkole, co, bo ja wiem, czy to wysoko można taką ocenić, taką opinię, kiedy się własne to gniazdo tak bardzo szczególnie wypunktowuje i gdzieś tam jakiś wpływ ma się na się wokół dzieje. No to może nie jest to najszczęśliwsze, ale fakt faktem, że Bydgoszcz stała się miejscem, gdzie przyjeżdżają bardzo dobrzy pedagodzy, z bardzo zresztą wielu powodów tak prozaicznych, że nawet nie będę Państwu mówił, że tam gdzieś nie chcą trzymać kogoś w wieku emerytalnym, a Bydgoszcz bierze tych profesorów i oni są świetni i pracują. Nawiasem mówiąc, w Juilliard School w Nowym Jorku uczą ponad 90-letni profesorowie i nie ma najmniejszych barier, a u nas stworzyło się barierę, że ktoś kończy 70 lat i już nie może uczyć, a jest wybitnym pianistą do dzisiaj zresztą, pracującym, koncertującym i on nie może uczyć, bo już skończył tam jakąś, to jest bez sensu. Ale to we wszystkich profesjach, no tak, ale jednak sztuka jest chyba czymś, co powinno być czymś innym jednak. Tak, ale mówię o profesjach artystycznych, w sensie na przykład wokaliści też przyjęło się, że pewna bariera wieku jednak jest... No tak, ale to w śpiewaniu czy w graniu, a tutaj chodzi o to, że pan uczy, dostaje pan studenta i pan przygotowuje go i wie tak dużo o tym, co pan mu pokazuje, że nie znajdzie pan młodego człowieka, który tyle będzie wiedział. Także tu jest ten, no i ta Bydgoszcz faktycznie, jeżeli trzymać się tego, nawiasem mówiąc, dzisiejszy polsko-wietnamski pianista, bo Wietrum jest studentem obecnie bydgoskiej szkoły muzycznej, uczy się u pani profesor Katarzyny Popowiej-Zydroń, bo ona jest bułgarskiego pochodzenia i kiedy startowała w konkursie w 75 roku, nawiasem mówiąc, razem z Timmermanem, to wtedy chyba była Jekaterina Popowa-Zydroń. No ale w każdym razie jest profesorką, jest pianistką, która w tej Bydgoszczy uczy, prowadzi tam tą klasę, prowadzi tam tę pianistykę całą, a że ma na swoim koncie Rafała Blechacza, jeżeli tak można o tym koncie powiedzieć, zwycięzcę bądź co bądź konkursu szopenowskiego. Ma także Wakarecego, który na poprzednim konkursie zdobył też tytuł laureata. No to i teraz mamy Kuszlika, który zdobył czwarte miejsce. No to są to faktycznie jakieś osiągnięcia i było bodaj czterech pianistów w ostatnich tych już momentach konkursu. No coś w tym na pewno jest. No, skoro jesteśmy, panie redaktorze, przy szefowej jury, to może odsłońmy trochę tych kulis jurorskich, powiedzmy, jak kształtują się, jak wyglądają prace jury podczas takiego festiwalu, bo myślę, że wiele osób nie zdaje sobie sprawy z tego, jak to jest mozolne i czasami właściwie trudne wszystko do wyważenia. Ja oczywiście tych kulis nie znam, bo nie byłem tam, tam były bramki takie jak się przechodzi, jak prezydent przychodzi na koncert, to trzeba przez bramki przechodzić, także tam w ostatnim dniu jak grał Kanadyjczyk zwycięski Bruce Liu, to przeszedłem, bo miejsca szukałem, akurat tam u góry było i z boku przyszedłem, nie było nikogo przy tej bramce, więc przeszedłem. I potem była potworna awantura, jak ja tam się znalazłem i musiałem, nie chcieli mnie z powrotem puścić, że miał blisko potem do studia telewizyjnego, tylko musiałem przechodzić, bo w trakcie jeszcze oklasków, przez cały balkon Filharmonii, żeby na drugą stronę przejść i wyjść, bo się tam dostałem. Także tam się dostać nie można było. Ale pańskie komentarze właściwie zawsze wybiegały naprzód, niejako werdyktom, wie pan co, ujmę. Jeżeli mam jeszcze wrócić do tego, co jurorzy, to na pewno nie jest łatwa praca. Dla nich to jest chleb powszedni. Skoro nas nie męczy to, że grało 80 pianistów, każdy grał inaczej, może dlatego to jest tak ciekawe,
i nie było znużenia ani przez jedną minutę, że o, już mamy dość, kiedy się to skończy, tylko wręcz przeciwnie, jak się konkurs skończył, to państwo pisali, wypowiadali się, że co my teraz zrobimy bez konkursu. Chopin jest jedynym w świecie kompozytorem, który swoją uczciwą postawą wobec tego, co w tych nutach zapisał, spowodował, że ta muzyka jest ciągle otwarta dla ludzi, dla artystów i dla ludzi słuchających, że każdy pianista znajduje swoją drogę do odczytania tych nut. Ta droga, która jest gdzieś bliska jakimś estetycznym ideałom, tradycji, zwycięża, a czym dalsza, tym nie zwycięża i odpada, ale ta gama, skala propozycji jest nadzwyczaj szeroka. Więc tak na to spoglądając, jurorzy, słuchając pianistów, na pewno mieli bardzo dużo doświadczeń i dużo doświadczenia podczas słuchania tego, mając jeszcze w świadomości eliminację, bo większość z nich, zwłaszcza polskich pedagogów, jeszcze była jurorów, była jurorami podczas eliminacji, więc wszystkich tych pianistów słuchała dodatkowo jeszcze tam następne 80. Więc to jest na pewno ciężka praca. Są pianiści, którzy by sobie nie pozwolili na to, nie tylko dlatego, że to jest miesiąc czy dwa miesiące, ale mieć w głowie tyle wykonań najróżniejszych i potem usiąść sobie od siebie coś zagrać. Ja podejrzewam, że każdy z tych pianistów jakąś sobie przerwę robi, jakąś kwarantannę. Nawiasem mówiąc, jutro jadę do Antonina, bo pojutrze będzie tam grał profesor Piotr Paleczny, będzie miał recital. No. Także zobaczymy, co on powie, bo też będę miał okazję z nim porozmawiać, a tak się nie odzywaliśmy w ogóle, bo oni też muszą odpocząć. Także do tych... No właśnie, przepraszam, ale profesor Paleczny myślę, że był jednym z tych, którzy najtrafniej, bo jak zobaczyliśmy werdykt, no właśnie, to najbliżej tego wszystkiego. Ja powiem, nie chciałbym oczywiście mówić, że wszyscy inni byli nieuczciwi, ale Piotr Paleczny ma bardzo uczciwe podejście. Ja go dość dobrze znam i jest to dla mnie wielki zaszczyt, bardzo się tym szczycę. To jest bardzo pianista o niezwykle uczciwym podejściu do życia i kiedykolwiek rozmawiamy, on prowadzi od prawie 20 chyba 5 czy 6 lat festiwale Chopinowskie w Dusznikach, na które jeżdżę regularnie. I tam też jest możliwość i spotkania, i porozmawiania, i jego podejścia do tych pianistów, których zaprasza z całego świata. Więc to jest być może z tego wynika, że on sam świetnie grając i mając w jednym palcu to wszystko, czego wymaga tradycja chopinowska, potem nie może nagle być wbrew tej tradycji, wbrew tym swoim przyzwyczajeniom i oczekiwaniom, bo oczekiwania chyba są najważniejsze, jak chodzi o odbiór Chopina. My słuchając danego wykonania nie odnosimy tego, jakby profesor Paleczny to ocenił, tylko odnosimy do tego, czy to leży w naszym wyobrażeniu tej muzyki, którą znamy, bo zazwyczaj znamy, kiedy słuchamy, albo nie, prawda? Jeżeli nie, no to odrzucamy to jakoś, a jeżeli tak, to akceptujemy i jest nam miło, jeżeli to się zgadza potem z werdyktem jury, bo co by nie powiedzieć, ta średnia, ta wypadkowa ocen pianistów, nawet jeżeli by przyjąć, że część była troszkę może mniej obiektywna, bo przecież to są tylko ludzie i też siedzą, no, znają doskonale, kto jest czyim uczniem i nawet jeżeli by nie chcieli wypaczać, to jednak gdzieś to zawsze tam, gdzieś tam. Także w tym 49 roku, to pamiętam, jak mi pani Barbara Hesse-Bukowska opowiadała, oni grali za kotarą, nie było wiadomo, kto gra. Może to sposób. Kto wie, czy to nie jest jakieś wyjście, aczkolwiek no, troszkę śmieszne, bo jednak świat poszedł do przodu, a tu będziemy robić tego typu, nie wiem, nie mnie tutaj oceniać i proponować, ale jest to problem. Jest to problem, z którym się konkursy borykają, nie tylko chopinowski. Jakie wyjście znaleźć może... No ale przepraszam, przesłuchania na zachodzie do orkiestr właśnie w ten sposób się odbywają, za kotarą w wielu filharmoniach. No jest to jakaś droga. Jest to jakaś droga. Ci profesorowie, których uczniowie występują w konkursie, chyba nigdy nie punktują. Zawsze zero punktów jest przy uczniu pana profesora Palecznego, który ma drugą nagrodę, prawda? Bo Japończyk Sorita to uczeń profesora Palecznego. Pani profesor Popowiec Dedonie czwarta nagroda.
Także oni nie punktują tych swoich uczniów, no tylko wchodzi w rachubę ewentualnie to, że może być jakieś tam no, kojarzenie, jakieś tam sugerowanie, nie wiem, no, czy mnie zaproszą na następny konkurs jako jurora, no, no być może, no ale też nie możemy tych ludzi oskarżać tutaj bezpodstawnie, bo to by też było nieładnie i nie róbmy tego. Idźmy tą drogą. Chopin po Bożemu, czy odważne interpretacje w cenie? Ja myślę, że Julianna Avdiejewa w 2010 roku pokazała i jurorom, i nam, że nie trzeba być tym chopinistą z krwi i kości, takim, jakich oczekujemy, bo jej chopinistyka nie była taka, jakiej na przykład ja oczekiwałem, czy tam inni, bo nie tylko moje zdanie było takie, że to było niezasłużone zwycięstwo. Bo pianistka jest znakomita do dzisiaj, fenomenalnie gra Prokofiewa, najróżniejszych kompozytorów, fantastycznie gra Mozarta. Chopin jest wyjątkowym kompozytorem. I teraz, czy wystarczy to, że ona pianistycznie zagra na 200% i to będzie tak dobre, że jurorzy przyznali bezapelacyjnie pierwsze miejsce, chociaż znam jurorów, którzy się wypierali, zresztą punktacja pokazała, że punktowali ją o znacznie niżej niż innych. No ale to znowu wchodzimy w szczegóły, o których, które nie możemy lekceważyć, ale jednak trzeba wiedzieć, że to w konkursach zawsze średnia zwycięża, cokolwiek by się nie działo. Zawsze ta punktacja się gdzieś uśrednia, wyrównuje i ktoś jest najlepszy, a ktoś jest troszkę gorszy, no i trudno, tak to jest. Ale konkurs Avdiejewej pokazał, że może nie po Bożemu, bo po Bożemu to chyba żadne granie nie będzie wyróżnione, nie będzie preferowane, bo po Bożemu to znaczy gram wszystkie nuty dobrze, staram się zagrać tak, żeby się nie pomylić. A nie ma tego, co jest najważniejsze w sztuce, żeby pokazać coś od siebie, prawda? Żeby jakąś frazę pięknie poprowadzić, żeby pomyśleć, jak tę formę zbudować, jak zróżnicować jeden temat z drugim tematem, żeby to było słychać. Jak zagrać melodię nocturną, żeby ona miała swoją budowę od początku do końca, żeby to było szczere od serca, żeby to nie było tylko wyliczone, że ja w tym takcie mam cztery nuty, a w następnym cztery nuty ja to muszę dobrze równo zagrać, tylko ja muszę zagrać coś, dać od siebie i muszę te znaki chopinowskie odczytać w sposób, no może nie oryginalny, tylko ciekawy. Jest takie powiedzenie, że bądź ciekawym człowiekiem i wtedy daleko zajdziesz. Jeżeli będziesz taki właśnie Boży, no to niekoniecznie ta gwarancja postępu i gwarancja sukcesu jest. No ale podczas tego konkursu 18 mówiło się, że to konkurs kontrowersji, że przywołam chociażby kwestię nieprzyznania nagrody za Poloneza. Uważa pan tak, redaktor? Ja myślę, że były inne przyczyny nieprzyznania tej nagrody. Także to nie jest kwestia kontrowersji, bo skoro w rozmowie ze mną podczas transmisji koncertu laureatów pani przewodnicząca powiedziała, że za dużo było dobrych wykonań, żeby nagrodę przyznać, no to znaczy, że nie to, że one były złe, tylko one były dobre czy bardzo dobre. I ja wiem, że było no co najmniej dwa takie polonezy, które śmiało można było nagrodzić, na przykład Solity tego Japończyka. To był fantastyczny polonez, no od początku do końca z krwi i kości ten taniec. I nawet na upartego ten Kanadyjczyk Bruce Liu też mógłby zdobyć taką nagrodę. No nie zdarzyło się jeszcze w historii konkursów, żeby ktoś wygrał konkurs, nie dostał ani jednej tej ważnej, prestiżowej nagrody pozaregulaminowej za mazurka, za poloneza, za sonatę i za koncert. Tak się stało po raz pierwszy. No więc skoro ten Kanadyjczyk żadnego tego kluczowego utworu nie zagrał dobrze, no to jak on ten konkurs wygrał? A podobno wygrał z bardzo dużą różnicą punktową. No są to paradoksy. Czy kontrowersje? Nie wiem. Być może zdecydowało o tym to, że no skoro jemu dajemy pierwsze miejsce, to dajmy też innym inne nagrody, żeby też się mogli cieszyć, że tutaj byli. No jeżeli by tak było, no to nie byłoby to dobrze i to nie świadczyłoby dobrze o konkursie. A pan miał swojego faworyta od początku? Nie miałem. Ja do końca brałem pod uwagę, że może być, że niekoniecznie musi wygrać Bruce Liu, dlatego że wystarczy w trzecim etapie zagrać źle sonatę, nieciekawie, albo nie wiem, no mazurki zepsuć całkowicie, no to wtedy nie można za bardzo wygrać konkursu. Oczywiście on tego nie zrobił, no ale tego nikt przed nie wie, prawda? Albo koncert finałowy,
ktoś zagra gorzej, będzie miał gorszy dzień, albo po raz pierwszy gra z orkiestrą, nie ma doświadczenia, wysypie się, wszystko się zepsuje i cały ten dorobek pójdzie w niwecz. No nie da się przewidzieć. Natomiast po fakcie, no to większość z nas mówiła, no tak, to był od początku, no bo on był od początku najlepszym pianistą. No ale to, kiedy się już zna wyniki wszystkich tych czterech etapów, no to wszystko jest wtedy jasne i no ja mówiłem, że on wygra, prawda? Także ja tak nie mówiłem. Natomiast z nim jeszcze była ta sprawa bardzo ciekawa, że on miał sporo doświadczeń, jak chodzi o granie muzyki solowej. Natomiast w grze koncertowej 5 lat temu był w Bydgoszczy na konkursie Paderewskiego. Notabene profesor Piotr Paleczny jest szefem tego konkursu, dyrektorem artystycznym i przewodniczącym jury. I Bruce Liu jeszcze wtedy nie miał tego imienia Bruce, bo to było, nie wiem czy Państwo wiedzą, sam się do tego przyznał, że to było w hołdzie temu aktorowi słynnemu karate mistrzowi, że chciał jakoś go to właśnie z racji podobieństwa nazwiska uhonorować. I nawet w tej chwili Deutsche Grammophon wydał płytę, gdzie już nie ma tego Xiao Yu, tylko jest Bruce Liu. Bo tak jest prościej marketingowo i promocyjnie, znacznie łatwiej. Tym bardziej, że inaczej się pisze, inaczej czyta, po co sobie robić tyle kłopotów. I on to właśnie zrobił. I tam w tej Bydgoszczy 3 etapy grał fenomenalnie. To po prostu ja znalazłem swoje recenzje, bo skrupulatnie recenzowałem każdy występ pianisty tam wtedy w Bydgoszczy, 2016 rok. I jeżeli by liczyć te 3 etapy, które grał solowe, to był bezapelacyjnie najlepszy. A potem na samym końcu był półfinałowy, drugi, w trzecim etapie występ z orkiestrą, koncert Mozarta grał i to było bardzo nieciekawe. To był, on był nieobecny, on tak jakby mu nie zależało i nie dostał się do finału, co jest, jak sobie dzisiaj na to patrzę, to nie za bardzo mi się chce w to wierzyć, bo nie można też tych 3 wielkich etapów zapomnieć o nich, prawda, i przez to, że tego Mozarta zagrał gorzej, przekreślić całą jego, to też nie jest uczciwe moim zdaniem. No ale może być tak, że regulamin o tym decyduje, bo na przykład w konkursie szopanowskim tutaj w Warszawie też taka sytuacja jest, że w zasadzie jurorzy mają mieć z tyłu głowy to, co było wcześniej, ale koncerty w finale oceniają oddzielnie. Więc jeżeli ktoś dostanie bardzo mało punktów, a będzie się brał, a ktoś dostanie bardzo dużo punktów, a był o wiele niżej gdzieś tam w tej hierarchii, no i ten ktoś może wygrać, a taki Bruce Liu na przykład w tych 3 etapach był świetny, no i się o tym zapomina. Bardzo to jest skomplikowana historia i każdy w zasadzie przypadek jest inny i moglibyśmy tutaj naprawdę wieki dyskutować i mówić o tym. Są to pasjonujące rzeczy, zwłaszcza kiedy taki konkurs szopanowski jak nasz jest instytucją, można powiedzieć, jednoczącą naprawdę bardzo wielu Polaków, nie tylko muzyków, muzykologów, pianistów, ale także dostawców mięsa, którzy się odzywali, którzy produkują ciastka, piekarze i tak dalej. Naprawdę, proszę mi wierzyć, ten przedział zawodów, które ludzi, którzy się pasjonowali tym, co się działo i rzucali pracę. Mam z Poznania przykład firmy prywatnej, szefowa tej firmy, gdzie pracuje kilkadziesiąt osób, na czas konkursu w zasadzie przerwała normalną pracę, tylko pozwalała słuchać transmisji nawet w ciągu dnia, co jest w ogóle, aż nie chce się wierzyć, prawda? No znam tutaj też takie przypadki niedospania. No więc naprawdę to jest rzecz, która jednoczy nas wszystkich. Jeżeli my mamy taką instytucję i mamy taki konkurs, no to musimy robić wszystko, żeby ten konkurs dalej trwał i musimy także być bardzo dumni, że mamy taki konkurs, bo to jest konkurs, na który przyjeżdża cały świat. I tutaj nie ma megalomanii, tutaj nie ma jakiejś takiej, nie wiem, że co to my, jacy to my jesteśmy ważni, tylko jaki ten Chopin jest ważny. Jak on stworzył muzykę, że tę muzykę rozumie każdy, gdziekolwiek żyje, czy w Panamie, czy w Dominikanie, czy w Europie, czy w Azji, czy w Australii, czy gdziekolwiek indziej, ten Chopin jednoczy wszystkich ludzi i ten konkurs był tego pięknym dowodem. A było panu przykro, że któryś z Polaków nie przeszedł do finału, bo był pana faworytem? Nie, nie miałem czegoś takiego. Być może wynikało to z faktu, że nie było kogoś takiego. W konkursach zawsze najważniejsze jest to, żeby wygrać. I najważniejszą sprawą w werdykcie jurorów jest to, że wygrał najlepszy.
A kto zdobył drugą nagrodę, trzecią, piątą, dziesiątą, to nie ma żadnego znaczenia. Oczywiście, że to jest spłycenie problemu, bo jak nie ma znaczenia, że Polak zdobył czwarte miejsce, a na przykład Japończyk drugi i tam jest Hiszpan trzeci, którego wszyscy bardzo lubili. Wszyscy się bardzo cieszyli, że te nagrody były. Także one nie to, że one nie są nieważne, ale liczy się tylko w zasadzie to, kto wygrał. I jeżeli my, słuchając konkursu, nie widzimy takiego kandydata, że on mógłby wygrać, to my do jego występu już nie przywiązujemy takiej wagi, zwłaszcza na tym późniejszym etapie, bo w pierwszym, drugim etapie naprawdę jeszcze niewiele wiadomo. Także jeżeli kogoś takiego nie było, to ja nie miałem pod tym względem zawodu. Chociaż powiem szczerze, że bardzo podobał mi się Andrzej Wierciński, no właśnie chciałem, który bardzo poprawił swoją grę. On startował też 6 lat temu. I pamiętam go sprzed z występu kilka lat temu, 3-4 lata temu i przed rokiem, kiedy grał, i teraz, kiedy grał w Dusznikach na festiwalu przed konkursem, to było bardzo dobre granie. Wirtuozowskie, bardzo rzetelne, bardzo uczciwe, ale też o jakichś znamionach artystycznych. Nie można powiedzieć, żeby Jakub Kuszlik też był pianistą, którego można pominąć, bo to jest pianista, który i dbał o dźwięk, kiedy grał, i wiedział, co gra, i wiedział, jak ma grać. Tego też nie można powiedzieć, że on niezasłużony miał tę nagrodę, ale to nie było czegoś takiego, o co pan pyta, że szkoda, objawienie, że nie wygrał. No on nie mógł wygrać po prostu, tak jak i większość pianistów. Powiem państwu szczerze, za chwilkę będziemy słuchać pianistę właśnie Wietrunga, który grał znakomicie w pierwszym etapie, znakomicie w drugim etapie. Mam tutaj to mój kapownik, gdzie mam każdy występ oceniony i tam w zasadzie nie ma ni jednej złej opinii o występie tego pianisty. Ma w tej chwili 25 lat, jest niezwykle pracowity, niezwykle uczciwy w swojej pracy, ale też jest wybitnie, jak chodzi o przeżywanie tej muzyki, o tę stronę artystyczną, niezwykle ciekawym pianistą. I on podczas konkursu pokazał te wszystkie swoje cechy. Ja uważam, że to był jego największy sukces, mimo że na drugim etapie poprzestał, że w zasadzie nie było ani jednego momentu takiego, żeby go ten moment eliminował z dalszego ciągu. Po prostu było bardzo dużo pianistów, no i musiała część odpaść, no i tak się to stało. Ale pianista niezwykle ciekawy. Jego ballada F-moll do dzisiaj mam w pamięci. Jego nokturny, będzie grał dzisiaj jeden z tych nokturnów, pięknie zagrał. Więc i etiudy sprawnie, wirtuozowsko, i walca, którego będzie dzisiaj grał, tak samo jest to wirtuozaria naprawdę dużej, dużej miary. Więc tych pianistów takich, którzy bardzo wysoki poziom reprezentowali, było wielu, także naszych, bo Wietrunga również traktujemy jako naszego, bo jest polsko-wietnamskim pianistą. No ale to nie byli kandydaci, którzy mogliby ten konkurs wygrać wobec chociażby siły, nieprawdopodobnej siły tego Kanadyjczyka, który wszystkich przyćmił i nie było podobno możliwości, bo miał tak dużą przewagę w każdym etapie nad pozostałymi pianistami, że nie było innej możliwości, żeby ktoś mógł wygrać, a nie Bruce Liu. To cóż, panie redaktorze, nie pozostaje nam nic innego, jak zaprosić na recital naszego dzisiejszego gościa. Usłyszymy dzisiaj, proszę państwa, oprócz nokturnu, o którym pan redaktor już wspomniał, nokturn Des Dur, opus 27, numer 2. Pięknie grał. Ale także etiuda C-moll, opus 10. Rewolucyjne. Tak. I Barcarolle, Fis Dur, opus 60. Także. Tu się będziemy przenosić do Canale Grande w Wenecji. Walc F-dur, opus 34. Wirtuozowskie granie. 8 preludiów, opus 28 od 17. To są z kolei opowiadane krótkie opowieści, krótkie jakby relacje, krótkie poemaciki, które tworzą w całości w 28 opusie te 24 preludia. On będzie grał ostatnich 8 z tym najważniejszym demol, więc zobaczą państwo, jak będzie nam tutaj, jak nas będzie zaciekawiał. No i wisienka na torcie, Polonez As Dur. Opus 53. Też znakomicie zresztą gra. Naprawdę z największą przyjemnością państwu polecamy ten występ, no i mamy nadzieję, że państwu się spodoba. Dziękujemy pani pięknie. Adam Rozlach, Polskie Radio. Dziękujemy. Tym bardziej, proszę państwa, że dzisiaj 4. urodziny Radia Chopin. O tym nie powiedzieliśmy, a to także ważne w pańskiej pracy. To prawda. Radio Chopin jest ważną instytucją, ponieważ mamy tam
Chopina przez 24 godziny. I z konkursu wszystkich, a w radiowym archiwum Polskiego Radia znajduje się materiał z konkursów od 1955 roku. Pełne zestawy wszystkich występów. No i oczywiście spotkania z wykonawcami, koncerty. Ja przygotowuję tam w soboty audycje poświęcone Krystianowi Cimermanowi z oczywistych powodów. W tym roku obchodzimy, on szczególnie 5 grudnia, 65. urodziny i zostałem na tę okoliczność poproszony, żeby przygotować audycję co tydzień z jego skarbnicy płytowej jego dokonania. A w sobotę od 17, jak Państwo będą mieć ochotę posłuchać, audycja nie samym Chopinem, żeby też pokazać nie tylko Chopina, ale także innych kompozytorów w różnych wykonaniach. Teraz od kilku miesięcy prezentuję znakomite nagrania wciąż żyjącego austriackiego pianisty Alfreda Brendla. Zapraszam. Dziękujemy pięknie. Adam Rozlach. A Państwa zapraszamy do wysłuchania recitalu. Trung Viet Nguyen. Wielkie brawa.
Dziękujemy. Reprezentant Polski i Wietnamu podczas 18. Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego imienia Fryderyka Chopina. Możemy liczyć na bis. Bardzo prosimy. Ale proszę pozwolić, że na scenę także zaproszę młodszego bohatera dzisiejszego koncertu, Maksymilian Manicki także. To będzie taka sztafeta pokoleń podczas uroczystego koncertu z okazji Święta Odzyskania Niepodległości. Ale by ta sztafeta była jeszcze pełniejsza, nie może na scenie zabraknąć pana redaktora Adama Rozlacha. Panie redaktorze, prosimy, bo z panem to wszystko jest prostsze i łatwiejsze. Prosimy bardzo. Wielkie brawa. Maksymilian Manicki i redaktor Adam Rozlach.